Likwidacja getta. Chaim Weiner wspomina. Tuż przed likwidacją getta miejscowa władza niemiecka rozesłała zaproszenia wszystkim okolicznym proniemieckim polskim kolaborantom do udziału w nadchodzącym świętowaniu z okazji ostatecznego wygnania Żydów z ich rodzinnego miasta. Obiecano nagrody każdemu, kto weźmie w nim udział. Lola Wolf Rezing. Przybyli 1 listopada 1942 roku. Niedziela, 6 po południu. Straszliwa panika w całym getcie. Poszły słuchy, że komendant policji getto Jan Kielka-Zalczyk został poinformowany przez Niemców, iż o świcie dnia następnego wszyscy Żydzi z getta zostaną rozstrzelani. Zaprzestano wpuszczania i wypuszczania kogokolwiek z terenu getta. Od Żydów, którzy właśnie powrócili do getta, dowiedzieliśmy się, że rynek jest pełen chrześcijańskich fur, nowych żołnierzy i gestapowców. Trudne do wypowiedzenia jest to, co zdarzyło się niedzielnej nocy. Ludzie pragnęli ocalić się od śmierci. Już widzieliśmy o akcjach i masakrach w Słoninie, Wilnie i innych miastach. Poniedziałek, 2 listopada, 6 rano, gdy leżeliśmy w ukryciu, dotarła do nas kolejna plotka, że ludzie opuszczają getto, gdzieś, nie wiadomo gdzie, i że zezwolono im na zabranie ze sobą jedynie czegoś do jedzenia. Ulice wypełnione żołnierzami, policją, gestapo, niemieckimi cywilami. Wszyscy w pełnym uzbrojeniu. Po prostu trudno się było przecisnąć przez tłumy. Pełno ludzi. Ludzie tracili z oczu swych bliskich, kochanych, żonę, męża, dziecko, matkę, siostrę, brata, krzyk, płacz, lament. Przerażające sceny. Zmierzając w kierunku bramy, zgubiłam moich najbliższych. Mamę i maleńkiego brata, prowadzącego mego uciemniałego wujka, Abrahama Szmuela, wieczne światło. Szukając ich, poczułam nagle mocne uderzenie bata. Usłyszałam krzyk. Jednocześnie dognął mi szyderczy wrzask polskiego policjanta. Wracajcie do domu, do fabryk z posegregowanymi do dalszej pracy robotnikami. Pozwolą wam na parę dodatkowych dni życia. Brak słów. Musiałam wracać do kolumny robotników fabrycznych, która otworzyła się na ulicy Garbarskiej przy synagodze. Ulica wyglądała przerażająco. Zaśmiecona małymi tobołkami, żywnością i zakrwawionymi ciałami. Byliśmy pilnie strzeżeni. Nikt z mijających nas nie mógł się z nami kontaktować. My nie mogliśmy się kontaktować z innymi. Matka woła swe dzieci, może po raz ostatni, i otrzymuje uderzenie w głowę grubą, gumową pałą. Pada osłabiona i zakrwawiona. Żydzi kroczący przy niej podnoszą ją i ciągną dalej. Wszyscy milczą. Jedyną formą komunikacji jest kontakt wzrokowy. Przy rynku fur już czekają na kobiety i dzieci. Mężczyźni idą pieszo, otoczeni hordami żołnierzy, zesmanów, gestapo i polskich policjantów. Tak więc naszych bliskich pognano do miasteczka Indura. O poranku przetransportowano ich do obozu przejściowego w Kielbasinie pod Grodnem. Tam spotkali się z Żydami ze wszystkich okolicznych sztetni. Stamtąd zabrano ich do Treblinki, do komór gazowych. 25 listopada nasi najdrożsi krońscy Żydzi dotarli do obozu śmierci w Treblince. Nikt z nich nie powrócił, poza jedynym Żydem, któremu udało się zbiec. Był to Feivel Wolf ze wsi z Podziwiu. Abraham Seufer.
2 listopada o 6:30 uzbrojeni Niemcy wraz z oficerami Gestapo weszli na teren getta. Jakieś 10 minut później młodzi i starzy stali z tubułkami na plecach gotowi do wyjścia. Po przekroczeniu bram getta dopadła ich cała dzicz niemieckich i polskich chuliganów, bijąc kijami po głowach, plecach. Dzieci gubiły rodziców w tłumie, biegały pod nogami morderców, którzy bez końca bili i krzyczeli: szybciej, szybciej, wąt stąd. Oficerowie stali ze swoimi aparatami fotograficznymi, śmiali się, robiąc zdjęcia. Nagle dziki rozkaz bestialskiego dyrektora garbarni. Wszyscy robotnicy garbarni stanąć na placu przed synagogą. Reszta Żydów podążyła na rynek, gdzie czekały na nich fury. Skrzypienie ich kół było ogłuszające. Dyrektor wspólnie z przedstawicielem Żydów, Jankielem Schneiderem, sortowali pozostałych Żydów. Odrzuceni z szeregu pobiegli na rynek w poszukiwaniu swoich rodzin. Po dokonaniu selekcji pozostawiono 170 grabarzy specjalistów, oprócz tego Judenrat, najlepszych szewców oraz krawców. Wszystkich razem 350 osób. Ustawieni piątkami w szeregu, ze spuszczonymi głowami odmaszerowaliśmy do fabryki Karłowskiego. Szewcy i krawcy zostali delegowani do fabryki Grossmana, znajdującej się na terenie getta. Kilkoro zakrwawionych starców wciąż leżało na bruku. W getcie zabrzmiała śmiertelna cisza. W powietrzu unosiły się odgłosy ciężkich kroków morderców. Bramy getta stały otworem. Ze wstępu do kronik ukraińskich. Do was, Krynki, pisze bandyt Niszt. Krynki, nasza ojczyzna, teraz dla nas, dawnych jej mieszkańców, jedynie epitafium dla pokoleń. Kroniki krymskie to księga o wspaniałej społeczności, która została zgładzona. To wspomnienie naszych drogich, najbliższych ojców, matek, sióstr, braci, przyjaciół, krewnych, bestialsko torturowanych, mordowanych, zagazowanych wraz z milionami naszych ludzi przez nazistowskich Niemców i ich bestialskich pomocników, polskich i ukraińskich morderców Izraela. Teraz chciałam poprosić o film. Film będzie materiałem dokumentalnym, który został zrealizowany w Krynkach. Tomek Wiśniewski, autor.